To jest mój dyplom. Ukończyłam studia magisterskie z oceną bardzo dobrą. Było to w te wakacje, dokładnie w lipcu. 20 lipca miałam egzamin, więc jestem już pełnoprawną panią magister z pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej. Ale chciałam wam kilka słów o tym powiedzieć. Wiecie, 2 lata temu, kiedy podjęłam tą decyzję, że idę na studia, ja myślałam, że spadam w przepaść. Agata mnie wtedy spotkała tu w przejściu i mówi, co ci się dzieje? A ja mówię, nie no, coś się ze mną dzieje, spadam w przepaść. I wiecie co, ja faktycznie przeżywałam coś takiego, że jakbym spadała w dół. Ale tylko dlatego, że biłam się z Bożym planem. Nie chciałam się zgodzić z Duchem Świętym, który mi mówił, że mam się zapisać na studia. Ale tego dnia pokutowałam i powiedziałam, dobrze, Duchu Święty, zapisuję się na te studia. Skoro Ty mnie zapisałeś, to Ty też dasz mi pieniądze, żebym mogła je skończyć. I tak jak Artur dzisiaj powiedział, Bóg płaci swoje rachunki. Ja zdałam te studia tylko dzięki Jezusowi, bo oddałam Mu prowadzenie. Wiecie, to były weekendy, więc nie chciałam rezygnować z naszej społeczności. Miałam taką możliwość, że byłam na tyle, ile mogłam, z wami tutaj obecna. I to było niesamowite. Zapłaciłam cenę. Owszem, ale oddałam ją Jezusowi. I On ją poniósł. Bóg płaci swoje rachunki. Więc w 2 lata zrobiłam magistra, gdzie się robi 5 lat. Da się. Było po 47 przedmiotów do zdania. Da się. Na semestr, to nie na rok, na semestr. Da się, wszystko się da. Pytanie tylko, czy wierzysz, że możesz? Ja uwierzyłam Bogu. I dałam radę. Wy też możecie. Amen.